Na USDK oczekiwałem spadków, mam je, dostałem je w prezencie, chociaż dostałem je w prezencie tak dość gwałtownie. I jak widzicie, został nam tutaj poziom Skyblue na górze, został nam poziom Skyblues wczoraj i jesteśmy na redach. Tyle tylko, że zatrzymaliśmy się na redach. Dzisiaj będą nowe poziomy red. To co ważne, te poziomy nowe będą tutaj gdzieś miały swoje wsparcia w tych okolicach. Jest to tyle ważne. Że tutaj jest poziom RED, który no, wisi. Ja go zaznaczyłem jako wiszący. Co prawda, po separatorze okresu z wtorku na środę była próba i taka prawie, prawie, która go rozliczyła, ale na dole są też jeloły, więc dlatego twierdzę, że USDK powinien spadać. No Oczekiwałbym tego, że będziemy mieli reakcję jakąś taką yy, retestową, tutaj pewnie w, w te okolice tej konsolidacji pod tego pina. Miesięczne poziomy, tutaj z zeszłego miesiąca, przepięknie rozliczone. To no, rynek potem. Zrobił pin miesięczny, zobaczymy, co się, będzie, co się będzie działo dalej. Limki, tu jest limę na górze. No, jeloły, tak jak mówiłem, jest ich wiele na dole. Jeloł na górze bardziej jest poziomem reakcyjnym. Na USD-kadzie również. I fiolety na USD-kadzie. USD w tej parze jest na początku. Jeżeli przed 14-15 mamy odjazd od poziomu fioletu w przypadku w dół, to i to tutaj na górze jest do rozliczenia. Była próba nieskuteczna, więc ten poziom będzie do przetestowania. Na dole oczekujemy, że to są raczej poziomy, na których cena powinna zareagować. I na USDK poziomów brown nie widzę.